Crypto Masters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Crypto Masters. Dzisiaj chciałbym przeanalizować to, co się dzieje na rynku, co ciekawego, co nieciekawego. Na początku przypominam, że pod tym nagraniem masz linki do BitBaya i do Binance'a. Na BitBayu możesz kupić za złotówki różne kryptowaluty, a następnie, jeżeli chcesz wymienić tego na przykład Bitcoina lub Ethereum na 300 innych projektów, czy prawie 300 w zależności tam od aktualnego tygodnia, no to możesz przerzucić te środki na Binance'a i tam sobie wymienić na różne inne kryptowaluty. Dzisiaj chciałbym pogadać o tym, co na rynku się dzieje. Trochę zielono się zrobiło, był ostatnio taki straszny dołek, widać go na tych wykresach. Teraz jest już trochę lepiej. Co będzie jutro? Nie wiem. I każdy, kto Wam powie, że wie, to po prostu kłamie, bo nikt po prostu nie jest w stanie tego przewidzieć, poza może grubymi rybami obracającymi miliardami, które te wykresy w jakimś sensie można powiedzieć rysują. Zobaczymy. Tak czy inaczej, wreszcie trochę zielonego, więc no, czytałem już różne rzeczy. Jedne osoby twierdzą, że korekta teraz i tak potrwa jeszcze parę lat. Inni twierdzą, że w grudniu, styczniu będzie wielkie pierdyknięcie. Inni jeszcze twierdzą, że za chwilę będzie się działo no niesamowicie na rynkach. Tak jak mówię, każdy sobie może gadać, nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć i o tym należy pamiętać, przypominając, że w kryptowalutach zawsze wchodzi się kapitałem, który ewentualnie można stracić, gdyby coś było nie tak. Natomiast miejmy nadzieję, że zamiast strat będą zyski. Natomiast a propos strat, przechodząc już do newsów, trwa akcja pod pseudonimem ACTA 2, czyli internauci z całej Europy zebrali się w wielu różnych miastach i protestują wobec dyrektywy unijnej odnośnie praw autorskich, którą już w wielu miejscach hucznie nazywa się ACTA 2. No i z jednej strony ludzie są mocno spanikowani, bo twierdzą, że linki będą opodatkowane, czyli że jak Ty dasz linka do jakiegoś artykułu, to ktoś Ci każe płacić z tego podatek. Z drugiej strony Komisja Europejska w Polsce uspokaja, że ludzie dajcie sobie siana, to są fake newsy, nie zabierzemy memów, wszystko będzie w porządku i chodzi tylko o pilnowanie praw autorskich, czyli o to, że jest dużo piractwa w internecie i oni chcą z tym walczyć. I oczywiście co do samego piractwa, no to zawsze to są dwie strony barykady, czyli jak jesteś autorem, jak coś kiedykolwiek w życiu stworzyłeś, to zaczyna Ci bardziej przeszkadzać piractwo, niż jak jesteś na przykład nastolatkiem, który ściąga sobie gry z internetu i wtedy dziwisz się, czemu te wielkie koncerny chcą z piractwem walczyć. Więc ja tutaj nie będę poruszać tego tematu. Osobiście pamiętam, że wiele lat temu obiecałem sobie, piracąc gry na PlayStation, że kiedyś będę zarabiać tyle pieniędzy, żeby móc wszystko kupować zawsze w oryginale. No i trzymałem się tego planu, aż go zrealizowałem. Także piractwo nie jest niektórym potrzebne, a czy innym jest, nie wiem. Niemniej jednak, czy faktycznie na tym to polega? Bo ogólnie to by nie był jakiś wielki problem, gdyby wprowadzili sobie kolejny przepis, żeby powalczyć z takim prawdziwym piractwem, chronić autorów i tak dalej. No to jest wiadomo, dyskusyjne, czyli tak jak mówię, młodzi się nie zgodzą, ludzie, którzy są sami twórcami się zgodzą. Natomiast jak już wiesz, jeżeli czytasz na ten temat więcej, to jest trochę nie tak do końca, jak oni tutaj mówią i jest parę dziur w tym. Okazuje się, że ekipa na przykład z portalu Wykop, którego ja w sumie nie lubię, ale bo dla mnie Wykop to jest pokaz inteligencji polskiego społeczeństwa. Niestety smutny pokaz. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o walkę o wolność internetu, no to chwali się, że Wykop taką podejmuje. W związku z czym było spotkanie z europosłem Tadeuszem Zwiewką, nie znam gościa. W każdym razie przyszła ekipa z Wirtualnej Polski, z Centrum Cyfrowego, Centrum Cyfrowe.pl, z OLX-a i z Wykopu właśnie. No i ogólnie podsumowanie brzmi tak, że pogadaliśmy se, ale bez sensu, że w ogóle tam poszliśmy. Czyli, że raczej tutaj urzędnicy nie są zainteresowani zrozumieniem internetu, natomiast to, co jest w jakimś sensie marnym pocieszeniem, to, że oni tutaj wnioskują, to jest, jak rozumiem, artykuł napisany przez pana z Wykopu, to podsumowanie jest takie, że ci rządzący po prostu nie kumają, co oni napisali. Czyli, że to nie musi być do końca tak, że oni chcą pokonać internet, ocenzurować go, tylko że oni tak bardzo nie rozumieją internetu, że oni rzucają kwiatki typu, że za to, czy treść jest legalna, powinien odpowiadać użytkownik. Czyli wyobraź sobie teraz te 2 miliardy Januszy na Facebooku i oni wszyscy mają... Tam jest przekrój społeczny kompletny. Tam są wszyscy ludzie świata. Więc ci wszyscy ludzie mają się domyślić, czy coś ma, czy na coś są prawa autorskie, czy na coś nie ma praw autorskich, czy to można wrzucać, czy nie można. To jest nierealne. To jest niedorzeczne. To jest po prostu mega absurd. Wyobraź to sobie, że 14-latek w Nigerii wchodzi na Face'a i on teraz ma rozumieć ustawę o prawach autorskich i się do niej stosować. Więc to pokazuje, że ci urzędnicy być może nie wiedzą, co robią. To jest wersja optymistyczna, że oni po prostu nie wiedzą, co robią, no i dlatego prędzej czy później te przepisy jakby dostosują się do realnego życia. Wersja pesymistyczna oczywiście jest taka, że oni tutaj walczą intensywnie z internetem. No i tutaj ciekawy artykuł pana Jacka Sierpińskiego, który no pisze zdecydowanie jakby logiczniejszych argumentów ten człowiek używa niż Komisja Europejska w Polsce i podważa właśnie wszystkie te notki. No i pisze, dlaczego memy przez to, że w niektórych państwach nie ma na nie wyjątków, to już mogą podlegać pod tą ustawę, bo z jednej strony Unia mówi nie, można robić memy, bo to są wyjątki, ale z drugiej strony się okazuje, że wyjątki nie dotyczą platform, które czerpią zyski z memów, czyli przecież demotywatory, no to jest platforma, która czerpie zyski z memów, czyli tam już podchodzi to, nie podchodzi to pod wyjątek i już powinno to być jakoś karane. Do tego się okazuje, że jakieś powinny być dodatkowe programy, algorytmy, które będą badały automatycznie, czy treść jest chroniona prawem autorskim. Czyli jak ktoś, nie wiem, z Was studiował, to jest taki system antyplagiat, bodajże się nazywa, i on usiłuje sprawdzać, czy prace dyplomowe są podebrane, delikatnie mówiąc, czy są zajumane od innych twórców. No i jak rozumiem, to co chce wprowadzić ta dyrektywa, gdy ona przejdzie już w ustawy, które będą tworzone w konkretnych państwach, no to właśnie stworzenie takiego antyplagiatu dla całego internetu. No i to jest ciekawe, bo widzisz, stosowanie antyplagiatu kosztuje i uczelnie płacą za to hajsy. Jest prywatna firma, która napisała ten antyplagiat i ona bierze pieniądze od uczelni za to, że może sobie te wszystkie prace swoje dawać do bazy tego antyplagiatu, a potem system jej to porównuje z mniejszym lub większym sukcesem. No i teraz to by oznaczało, że takie platformy jak Facebook czy Google mają sobie takie oprogramowanie stworzyć. Google w zasadzie już takie oprogramowanie ma, nazywa się to Content ID i w jakimś sensie jest to w stanie sprawdzać znowu z mniejszym lub większym powodzeniem, czy coś podchodzi pod prawa autorskie, czy nie. Każdy z Was, kto coś wrzucał, na przykład na YouTube'a, ten wie, że YouTube czasem blokuje Ci ścieżkę dźwiękową, nawet jeżeli masz ją wykupioną, bo mi się to zdarzyło parę razy mieć wykupioną ścieżkę dźwiękową, do jakiegoś materiału YouTube mi to zablokował i dopiero musiałem udowadniać, wysyłać faktury, że ja tą ścieżkę kupiłem i tak dalej, więc te systemy nie są i nigdy nie będą doskonałe. Niemniej jednak zastanawiam się, co z mniejszymi portalami, czyli wiadomo, no, Facebook, Google, ich stać na pewne rzeczy. Natomiast jeżeli jest mniejszy portal, portalik wręcz, to jak on ma zastosować taki system, komu za niego zapłacić w ogóle, ile zapłacić i to są te kwestie sporne. Unia Europejska się tutaj broni, że spokojnie my mamy dobre intencje, tylko że pamiętajmy, że do prawnika się idzie z ustawą, z kwitem, z umową, a nie z intencjami. Czyli ludzie do sądu wchodzą nie dlatego, że ktoś miał złe intencje czy dobre intencje, tylko że ktoś złamał umowę. A ta umowa, ta dyrektywa jest tak ogólnie napisana, że w zależności kto ją interpretuje, to można sobie ją przerobić w praktyce. Polecam zatem sierp.libertarianizm.pl, bardzo ciekawy artykuł pana Jacka i bardzo mądre podważenie tej notatki Komisji Europejskiej, która, jak pan Jacek twierdzi, ja się z nim zgadzam, jest fake newsem po prostu. Także walka trwa, obywatele ruszyli. Ja jestem średnio optymistyczny przy tego typu protestach z tego względu, że tak jak mówiłem już w jednym z nagrań, ludzie dla wygody zrobią naprawdę wiele, w sensie większość osób. Jeżeli 90% ludzi powie, dobra, najwyżej nie będziemy robić memów, byle nie musieć wypełniać jakichś skomplikowanych formularzy albo czegoś tam, no to te 10% libertariańskich wojowników I tak nie ma o co walczyć, po prostu, bo jest demokracja i demokracja polega na tym, że większość w jakimś sensie decyduje, więc jeżeli większość wybierze wygodę, tak samo jak w Chinach, większość ludzi wydaje się zgadzać na ten system, który bada ich po siatkówce oka, ocenia ich, sprawdza, czy mają długi, czy są dobrze, czy są, nie wiem, dobrze nastawieni do społeczeństwa, do władzy i w oparciu o to daje im punkty, czyli ten social credit system, który w Chinach jest testowany od jakiegoś czasu, no to jeżeli większość ludzi bierze to na klatę i mówi, że spoko, fajnie tak jest, no to ta mniejszość ludzi, dla których ważna jest prywatność, no to ona nie ma z kim walczyć tak naprawdę, bo oni nie walczą już tylko z władzą, ale z całym społeczeństwem. Dlatego też ja oczywiście cieszę się, że są protesty, miło mi patrzeć na zdjęcia z tych protestów, z drugiej strony widzę, jak mało osób jest na tych protestach, jak mało osób się tematem interesuje, dlatego też uważam, że gdyby to była tylko walka my kontra rząd, to z miejsca jesteśmy wygrani, bo robimy rewolucję. Natomiast jeżeli to jest walka pod tytułem garstka libertarian kontra rząd i cała reszta społeczeństwa, no to trochę jest Lipton, można powiedzieć. To jest tak jak walka z Radiem Maryja, z programami 500+, z dotacjami 80 milionów dla Rydzyka, z różnymi innymi dziwnymi pomysłami rządowymi. To nie jest walka z rządem. To jest walka z całym społeczeństwem. No zobaczcie sobie, ile poparcia mają partie, które obiecują pieniądze za darmo. To jest potężne poparcie, to są miliony ludzi, którzy biegają tam i się cieszą, że tak jest, więc co innego pokonać rząd, gdybyśmy wszyscy stanęli i zrobili rewoltę, ale jeżeli walczymy z większością społeczeństwa, no to niestety, no ale trzeba trochę realnie patrzeć i uważam, że nawet jak nie tym razem, to innym razem będą kolejne rzeczy przechodziły. No i oczywiście naszym narzędziem jest jedyne narzędzie demokratyczne, czyli siać panikę. To przecież na tym to polega. Oni sieją panikę po to, żeby przepychać niekorzystne dla nas rzeczy i my potrzebujemy w jakimś sensie siać panikę, żeby przepychać dobre rzeczy. Więc mimo, że panika sama w sobie może dobra nie jest, to jednak ja rozumiem te fake newsy, które tutaj idą, czyli że ludzie już piszą na lewo i prawo, że będą linki opodatkowane i tak dalej, czyli że przesadzają, ale być może ta przesada jest w jakimś sensie dobrym narzędziem, bo może jak ludzie spanikują, to zaczną walczyć bardziej. Zobaczymy. To się okaże. Niemniej jednak okazuje się, a propos prywatności, że pan Ross Ulbricht, który stworzył kiedyś portal Silk Road, czyli portal, na którym można było za bitcoiny kupić narkotyki, broń i marihuanę, wiele różnych innych rzeczy. On został zamknięty, aresztowany i dostał karę dożywotniego więzienia. Teraz ubiegał się o to, żeby mu ją zrewidować, zmienić i nie zostało to zrewidowane. Sąd podtrzymał, że sorry stary, ale skończysz w więzieniu. I to jest w jakimś sensie przykre, bo choć ja oczywiście nie sympatyzowałem z taką działalnością, bo można powiedzieć, że on stworzył portal, takie Allegro, na którym można handlować wszystkim. Niemniej jednak z tego, co ja wiem, to nie on handlował. Czyli tak naprawdę to on w jakimś sensie, to tak jak gdybyś stworzył szkołę i w tej szkole by się okazało, że ludzie handlują narkotykami. Jeden uczeń drugiemu sprzedaje narkotyki i ty dostajesz wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Ja śmiem się zastanawiać tak głębiej, czy to jest kara odpowiednia do przewinień. No bo cóż... Oczywiście on, można powiedzieć, stworzył taką bardziej szkołę, która miała jakby zachęcać do handlu narkotykami, bo w jakimś sensie Silk Road tym właśnie był. Natomiast nie jest prawdą, że tam handlowano tylko nielegalnymi rzeczami. Handlowano wszystkim. Także czy za to się należy kara dożywotniego więzienia? No, porównajmy może do 8 lat za gwałt w Polsce. I wtedy się zastanówmy, czy przeniesienie do innej parafii za pedofilię. Taka kara. No może tu trochę, nie chcę nikogo urazić, to tutaj, żeby się osoby religijne nie obraziły, natomiast, bo pedofilia nie dotyczy tylko jednej grupy, że tak powiem, zawodowej, tylko wielu różnych innych osób. Niemniej jednak, no zobaczmy, często za naprawdę poważne, grube rzeczy się dostaje parę lat, czasami wręcz w zawieszeniu, a jakbyś był pedofilem i jednocześnie politykiem, to pewnie byś dostał 2 lata w zawieszeniu. A gościu za stworzenie portalu do handlu marihuaną dostał dożywocie. No to się wiąże z ACTA 2 pośrednio, no bo to jest jakby w jednym temacie walki o wolność. O wolność ludzi, no bo widzisz, Tam się handlowało bronią i to było złe. A to, że cały kraj jak Stany Zjednoczone może handlować bronią i tam można otwierać sklepy, tylko musisz mieć licencję oficjalną, państwową, to już jest spoko. Czyli zastanawiam się, gdzie jest, w czym tkwi haczyk. W sensie, jak ten Ross Ulbricht by handlował tą marihuaną w coffee shopie w Amsterdamie, to by było spoko, ale jak handlował przez internet, znaczy nie handlował, tylko zrobił platformę do handlu i ludzie sobie sami handlowali, to już go do więzienia na dożywocie. Zauważmy, jak to prawo jest jedną wielką hipokryzją w zależności od tego, czyich interesów chroni. A wiadomo, że Silk Road nie chroniło interesów państwowych, a wręcz z nimi nie współgrało, tylko walczyło, bo to państwo ma być jednym wyłącznym dealerem narkotyków, no bo pamiętajmy jednak, że jak narkotyki są na rynku, to nie do końca jest tak, że państwo nie umie pokonać handlarzy i gangów, tylko że państwo jest opłacane. Czy to nie jest jakaś teoria spiskowa, tylko jakby całkiem logiczna rzecz, oczywista i wiele razy w różnych państwach to już wychodziło, że urzędnicy są skorumpowani, że policjanci są skorumpowani i tak dalej. Tak samo jak państwo ma monopol na przemoc, ponieważ jeżeli ktoś cię pobije, to możesz iść do sądu i go zaskarżyć i wsadzić potencjalnie do więzienia. Natomiast jeżeli cię policja pobije, bo nie przestrzegasz jej zasad, to twoja wina i jeszcze ciebie należy za to ukarać. Tak to po prostu wygląda. Tak było, jest i będzie. Oczywiście można by zadać filozoficzne pytanie, czy to dobrze, czy to źle, że jest jakby scentralizowana forma przemocy, czyli że jest jeden rząd, jedno państwo, które ma monopol na przemoc, a innym zabrania. No, wszystko ma swoje plusy i minusy. Ja nie wiem, to, że dzisiaj przychodzi Morawiecki ze swoim jednolitym plikiem kontrolnym i jakimś split payment z drugim kontem do VAT-u, to jest forma przemocy i to jest działanie mafijne. Natomiast czy to jest lepsze czy gorsze od tego, że kiedyś przychodziły karki, jak miałeś stragan na targowisku i mówili, że płacisz im za ochronę? Nie wiem, bo nie prowadziłem takiego straganu, nie doświadczyłem tego i nie wiem, która forma przemocy jest mniej jakby przeszkadzająca w życiu. Także nie wiem, po prostu patrzę i widzę, że jest nowa forma przemocy. Nie jestem za bardzo w stanie ocenić sam, bo nie doświadczyłem tej starej. Czy ta nowa jest lepsza? Ta nowa mi się nie podoba. Natomiast wersja optymistyczna to by był świat bez żadnej formy przemocy, natomiast tego chyba nie dożyjemy, bo władza korumpuje. Tak było, jest i będzie i to wynika nie tylko z tego, że mamy takich złych rządzących, tylko z tego, że jesteśmy istotami ludzkimi. I tyle. No ale dobra, żeby nie było, co się ciekawego jeszcze dzieje? Polska, jak donosi Cointelegraph, w Polsce dzieją się ciekawe rzeczy, a konkretnie Polskie Stowarzyszenie Bitcoin doniosło do UOKiK, czyli do Urzędu Ochrony Praw Konsumenta, no teraz źle rozwiązałem skrót, no ale wiecie, o co chodzi, o to, że banki odmówiły bodajże 52 podmiotom w Polsce prowadzenia rachunku bankowego, czyli tym, wiadomo, giełdom kryptowalutowym, różnym kantorom. Banki odmawiały, my o tym wiemy, przecież wiele razy o tym już rozmawialiśmy. No i w związku z tym jest to działanie nieuczciwej konkurencji, no bo to oznacza, że bank stwierdza, że nie chce mieć na rynku giełdy kryptowalut, bo nie daj Boże ludzie przenosiliby pieniądze z banku do tej giełdy. W związku z czym bank nie pozwala tej giełdzie stworzyć u siebie konta bankowego. No i tutaj sprawa jest oczywiście złożona. Myślę, że bardziej chodzi o samą taką akcję społeczną niż o konkretny efekt tego. Zobaczymy. Oni oczywiście są zobligowani odpowiedzieć i podjąć jakieś działanie, także zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Niemniej jednak pozytywnie, że taka akcja jest, natomiast też z drugiej strony, tak patrząc, jakbym był posiadaczem banku, to ja ogólnie jako wolnościowiec dziwi mnie jakakolwiek forma jakby zmuszania kogoś do czegoś. W sensie, że na przykład teraz w państwach zachodnich, jak zwolnisz czarnoskórego, no to od razu jest rasizm. Jak zwolnisz białego, to widocznie był słaby. A co jakbyś powiedział, że nie chcesz zatrudniać czarnych albo białych w ogóle? Wyobrażasz to sobie, że otwierasz swoją firmę i mówisz, że nie zatrudniam białych? Znaczy, jak białych, to teraz to już pół biedy. Natomiast powiedz, że nie zatrudniasz czarnych i w dodatku grubasów. I w dodatku na przykład jeszcze kobiet. Czyli tych trzech grup nie chcesz u siebie mieć w firmie. I teraz z jednej strony to jest rasizm, seksizm i tak dalej, to jest nieładne i źle brzmi, a z drugiej, jeżeli ty nie jesteś instytucją publiczną, która jest finansowana za podatki wszystkich ludzi, społeczników i tak dalej, tylko jesteś firmą państwową, to dlaczego ktoś ci ma mówić, kogo ty tam masz zatrudniać? Dla mnie to zawsze było nielogiczne. I dlatego teraz sobie myślę, tak dwubiegunowo patrząc na to, że jakbym był takim M-Bankiem i chciałbym sobie zdecydować, że nie chcę mieć konta giełdy kryptowalutowej, to czemu ktoś mi ma kazać, żeby je mieć? No ale okazuje się, że sprawa jest na tyle złożona, bo pośrednio faktycznie to jest tępienie konkurencji. Natomiast z drugiej strony wyobraź sobie, że jesteś władcą banku i ktoś cię zmusi prawnie do prowadzenia rachunku bankowego firmom, które są twoją konkurencją. No niemiło. Niemniej jednak dla samej społeczności kryptowalut jest to zjawisko pozytywne, że oni taki protest ogłosili, że zgłosili taką skargę. Moim zdaniem niewiele z niej wyniknie, ale w sensie prawnym, ale wyniknie z niej prawdopodobnie takie publicity, czyli tak, że będzie się po prostu mówiło o kryptowalutach i to będzie ogólnie zwiększało świadomość. A propos świadomości też za chwilę powiem jedną rzecz, bo okazuje się, gdzie tutaj mamy ankietę pewną ważną, 2,3 miliona, aha nie, to nie jest to, ale dobra, powiem od razu o tym, 2,3 miliona adresów bitcoinowych jest celem ataku, który przejmuje schowek Windowsa. No nie będę mówić szczegółowo o tym ataku, bo jest ich wiele. Chodzi mniej więcej o to, że po pierwsze są takie skrypty, że jak ty kopiujesz adres portfela, na który chcesz przelewać, czyli chcesz wysłać jednego bitcoina gdzieś, kopiujesz adres portfela, to pamiętaj, że po skopiowaniu, po wklejeniu tego gdzieś sprawdzasz to. Sprawdzasz, czy się wkleił dobry adres, bo są programy, wirusy można powiedzieć w uproszczeniu, które podmieniają ci w schowku ten numer czy adres, czyli po prostu chciałeś przelać do znajomego, skopiowałeś jego adres portfela do schowka i się okazało, że jak tak skopiowałeś, to program ci podmienił ten adres na jakiś cudzy od twórcy tego wirusa. No i tyle. Więc to znowu świadczy o nieostrożności ludzkiej, że takie rzeczy przechodzą i to na masową skalę, bo ja sobie nie wyobrażam, że kopiujesz czy to adres bitcoina, czy to adres numer konta bankowego, jak przelewasz i nie sprawdzasz go przed zatwierdzeniem. No jak tak w ogóle można robić? To jest niedorzeczne. Ale sądząc po tym, jak wielu ludzi ma numer PIN na swojej karcie bankomatowej, no to może nie jest to dziwne. Pamiętaj też, że są programy już dzisiaj, które przechwytują twój ekran, czyli na przykład jak się logujesz do swojego portfela, masz tam tajne hasła swoje, to może być program, który wszystko nagrywa i wysyła do jakiegoś gościa. Dlatego też tak bezpieczne są ledgery, czy portfele choćby papierowe, chociaż one też nie do końca się tutaj mogą obronić, więc dlatego Ledger Nano S, czyli portfel sprzętowy, jest tutaj zdecydowanie bezpieczniejszy. Dbaj o środki ostrożności, zachowaj je, bo wiele jest form oszustw, natomiast 95% z nich co najmniej, powiem śmiało, można uniknąć, jeżeli jest się ostrożnym. Czyli naprawdę, ja wiem, że hakerzy i tak dalej, jasne, wszystko to się dzieje. Natomiast jeżeli przestrzegasz zasad ostrożności, to masz znacznie zmniejszone szanse na jakiekolwiek ataki. Z dobrych wieści, giełda, która kiedyś była w top 3, BTCC, niegdyś BTC China, czyli kiedyś trzecia największa giełda na świecie, zamknęła się we wrześniu zeszłego roku przez to, że Chiny robiły regulacje i były te problemy różne, zamykały się chińskie giełdy. Giełda wraca. Wraca już na rynek i w dodatku wkrótce stworzy własny token, którym będzie można płacić za transakcje na tej giełdzie. Coś takiego jak Binance Coin, jak KuCoin Shares, jak B-Box token, tego typu rzeczy. Tak więc tak to wygląda, to jest bardzo, bardzo dobra wiadomość, bo to oznacza, że duży gracz wraca na rynek. Natomiast okazuje się też, że ponad 1000 kryptowalut już padło. Okazały się trupami z wielu powodów. Większość to oczywiście skamy, oszustwa, wałki wszelakie, albo też projekty, które nie dały rady, nie miały marketingu zbyt dobrego, albo ich projekt po prostu nie zadziałał. Pamiętaj o tym, kiedy myślisz sobie, że czy tak jak czasem ludzie wpiszą w komentarzach, że 2017 to był taki, że obojętnie w co się weszło, to się było zarobionym. No, to sobie zobacz listę zmarłych coinów, wygoogluj to sobie i zobaczysz, że nie jest tak do końca różowo. 1000 kryptowalut padło. To zobacz sobie, ile dziś jest kryptowalut na rynku. Nie wiem, czy tutaj to mamy. Tutaj nie, ale na CoinMarketCapie by było. W każdym razie pewnie z 1700, a 1000 padło, czyli zobacz, ponad 1/3 już nie istnieje, więc to nie jest tak znowu wesoło. Trzeba naprawdę bardzo intensywnie analizować projekty, sprawdzać je pod kątem skamu, dowiadywać się, czy ich pomysł na biznes jest dobry, czy też jest wesoły, optymistyczny, ale nie trzyma się kupy. I sprawdzać też należy, czy oni mają dobry zespół marketingowy, bo dobry projekt bez dobrego marketingu również się na rynku nie przyjmie. O tym należy pamiętać. Microsoft z kolei, pomimo tego, że Bill Gates już ileś razy mówił, że kryptowaluty to złe, blockchain nie i tak dalej, to jednak Microsoft podpisuje umowy z kolejnymi partnerami na rynku tajwańskim czy azjatyckim ogólnie na stworzenie m.in. chmury właśnie na blockchainie i wielu innych technologii, biometryka, internet rzeczy, sztuczna inteligencja i tak dalej. Te wszystkie rzeczy rozwija Microsoft, także widać, że blockchain się rozwija cały czas. Natomiast niekoniecznie w płatnościach, bo gigant podróżniczy Expedia usunęła Bitcoina z metod płatności. Piszą tutaj w temacie, że zrobili to po cichu, natomiast dalej czytamy, to mi się podoba właśnie w dziennikarstwie każdego rodzaju, że zobaczcie, że wielka główna strona bookingowa Expedia przestała akceptować Bitcoina, powiedziała nam sama Expedia. To jak oni to po cichu zrobili, skoro sami się odezwali do Cointelegrapha, że tak się stało. W dodatku ludzie chyba nie zauważyli, skoro przez 17 dni już tego nie ma tej płatności Bitcoinem. Czy to źle? No nie do końca moim zdaniem, znaczy nie do końca jest to wielka różnica. Ja już parę razy przedstawiałem swoje kontrowersyjne poglądy na ten temat, że ludzie wcale nie chcą płacić Bitcoinem. Ludzie wchodzą w Bitcoina dla pieniędzy po to, żeby albo zarobić na nim, czyli że wierzą, że będzie za $40 000, albo po to, żeby oszczędzać w Bitcoinie, czyli zamiast trzymać fiaty, z których nic nie wyniknie, to wolą trzymać Bitcoiny i traktować je jako takie cyfrowe złoto, wierząc, że ono będzie trzymało się na wartości, albo wchodzą w Bitcoina po to, żeby kupować za niego inne kryptowaluty. Uważam, że najmniejsza grupa wśród tych wszystkich osób to są ci, którzy realnie Bitcoinem chcą płacić. Bo po co? Jak mamy nie tylko szybsze kryptowaluty dzisiaj i będzie, wiadomo, będzie sieć Lightning Network i tak dalej, ale to jeszcze chwilę potrwa, zanim to będzie w pełni sprawdzone. Niemniej jednak uważam, że nawet wtedy niekoniecznie ludzie będą chcieli płacić Bitcoinem, skoro nie jest to płatność anonimowa, to nieanonimowe płatności równie dobrze mogę robić na Revolucie, w wielu już systemach bankowych europejskich. Już się banki reklamują, że mają takie same przeliczenia na inne waluty jak właśnie Revolut, czyli bardzo korzystne. Różne są formy, także to już bardziej rozumiem, że Wenezuelczycy, jak mają 40 000% inflacji, to że oni kupują Bitcoina po to, żeby no nie zbankrutować, tylko żeby Bitcoin trzymał wartość ich pieniądza. To dla mnie jest logiczniejsze niż to, że oni jutro za Bitcoina będą kupować rzeczy w sklepie. Także no uważam, że taki news to z jednej strony ani nie jest jakaś specjalnie dobra wiadomość, ani jakaś specjalnie tragiczna, że Bitcoin upada i tak dalej. Nic z tych rzeczy. Widocznie uważam, że było tak, że stwierdzili, że tak mało ludzi płaci Bitcoinem, że się po prostu nie opłaca tego utrzymywać. Zwłaszcza, że zrobił już to wcześniej PayPal, który ten sam powód podawał. Czyli mówili, że no wprowadziliśmy Bitcoina, no ale ludzie nie chcieli. W sensie tak mało ludzi tego używało, że po prostu no nie opłacało się tej płatności utrzymywać, tej formy, bo to też kosztuje. Także tak jak giełdy usuwają kryptowaluty, których nie opłaca im się trzymać, bo jest za mały wolumen, tak samo, jeżeli ludzie nie chcą płacić Bitcoinem, no to znaczy, że trzeba go usunąć. Natomiast to nie oznacza końca Bitcoina, tragedii i tak dalej, bo nie po to dzisiaj jest Bitcoin moim zdaniem i w zasadzie chyba nigdy do końca po to nie był. Z innych dobrych wieści Facebook zrezygnował jednak z banu na reklamy kryptowalut. Ja już o tym mówiłem, jak mówiłem parę miesięcy temu, że Facebook będzie banować reklamy kryptowalut, to powiedziałem wtedy, że nie zdziwiłbym się, gdyby poczekali na dużą korektę. Zresztą wtedy cena Facebooka cena kryptowalut znacznie spadła, a Bitcoin spadł ponad $2000. I mówiłem wtedy, że nie zdziwiłbym się, gdyby giganci tego świata się obkupili, a potem nagle magicznie w okolicy wejścia tych wszystkich banów stwierdzili, że jednak nie. Że jednak żartowaliśmy, zastanowiliśmy się, jednak te bany są nie na miejscu. Także prawdopodobnie tak właśnie było. No i Facebook jako pierwszy wycofał się z tego bana. Nie jest tak całkiem różowo, że można reklamować kryptowaluty, bo ban na ICO pozostaje, a żeby reklamować projekty kryptowalutowe działające, trzeba wypełnić specjalny formularz, być zatwierdzonym i tak dalej, więc to jest trochę cenzurowane, czy mocno cenzurowane. Zobaczymy w najbliższych tygodniach, jak to będzie działać. Natomiast jeżeli za tydzień się okaże, że jednak Google też stwierdziło, że można reklamować się w AdWordsach, a później Twitter stwierdzi, że można się reklamować na Twitterze, a później Bing, czyli Microsoft stwierdził, że można reklamować się na Microsoftie, w Bingu, nie zdziwiłyby mnie te wszystkie rzeczy po prostu. Także tak czy inaczej to jest dobra wiadomość, bo to oznacza znowu, że miliony wejdą w reklamę kryptowalut, czyli będzie świetnie się to rozwijało. No i na koniec Bank ING zrobił ankietę, z której wynika, że zainteresowanie technologią blockchain i kryptowalutami wzrośnie dwukrotnie w najbliższej przyszłości. Okazuje się, że zbadali to w Europie, w Australii, w Stanach i 9% posiada kryptowaluty, 9% respondentów, a 25% mówi, że będzie miało jakieś w przyszłości, czyli że kupią. Kiedy kupią? No znając życie po korekcie, czyli jak Bitcoin by był, jeżeli oczywiście będzie po $40 000, to oni wtedy usłyszą w telewizji i wtedy stwierdzą, że to jest najlepszy moment na wejście. Dzisiaj ci sami ludzie oczywiście hejtują i mówią, wszyscy, którzy mówią, że to jest tylko korekta, to są naganiacze, oszuści, czarownicy i tak dalej. A potem będą kupować za drożej, jeżeli tak będzie. Okazuje się, że 18% Turków posiada kryptowaluty, natomiast najmniej jest w Luksemburgu, tylko 4% osób. Cóż tu jest jeszcze ciekawego? 66% Europejczyków słyszało o kryptowalutach, z czego 77% to faceci, 55% kobiety, 35% zgodziło się, że kryptowaluty to jest przyszłość wydawania pieniędzy online. No, czy tak jest? Ja osobiście byłbym chyba w tej reszcie, 65%. Natomiast uważam, że kryptowaluty to może być przyszłość akcji. W sensie może być przyszłość akcji, czyli że akcje różnych firm będą tokenami, a nie akcjami, tak jak dzisiaj są. Także ja bym bardziej poszedł w tę stronę, no ale to zobaczymy jeszcze jak będzie. Co ciekawe, największa świadomość kryptowalutowa jest w Austrii. 79% ludzi jest tam świadomych istnienia kryptowalut, tego z czym to się je. I w Polsce 77%. No, uważam, że wprawdzie pewnie nie mam na to gigantycznego wpływu, ale jakiś tam mam i inni youtuberzy, którzy tworzą content o kryptowalutach. Myślę, że wszyscy i też blogerzy i różni inni ludzie mogą tu sobie pogratulować, ale też Polacy sami w sobie, ponieważ Polacy są narodem, który szybko śledzi technologię, jak również różne formy zarobku, dlatego też jesteśmy w tym tacy dobrzy. To cieszy. Tak czy inaczej chodzi o to bankowi ING, że zainteresowanie technologią i kryptowalutami rośnie znacząco i to jest dla nas dobry znak. Liczmy zatem, że w najbliższych dniach będzie coraz bardziej zielono na rynkach. Trzymam za to kciuki. Mam nadzieję, że kto się miał obkupić, ten już się obkupił i że niedługo będziemy się mogli spodziewać jakichś ciekawych wzrostów. Zobaczymy. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tych wszystkich wydarzeniach, o ACTA 2, o tym, kto ma rację, czy Unia Europejska, czy jednak społeczność, o tym, jak w najbliższym czasie spodziewacie się przebiegu sytuacji na rynku. No i może coś ciekawego możecie dopowiedzieć i czymś się podzielić. Życzę Wam bardzo miłego dnia, owocnych wzrostów i słonecznej pogody. Powodzenia, wszystkiego dobrego, do zobaczenia na YouTube. Zasubskrybujcie ten kanał, żeby być informowani o nowościach. Cześć!